Gaz wybuchł w mieszkaniu na ostatniej kondygnacji. Jako pierwszy do mieszkania dotarł przypadkowy świadek zdarzenia. Wewnątrz znalazł bardzo poparzonego mężczyznę. Rannego miało zabrać lotnicze pogotowie ratunkowe, ale tuż po zdarzeniu śmigłowiec brał udział w innej akcji. Ranny przetransportowany został do Kamiennogórskiego Szpitala. Trafiła również do niego kobieta, która zasłabła na miejscu zdarzenia. Akurat pracuję tutaj, dowożę w piekarni chleb. Wracałem, zobaczyłem, że dymi się z pomieszczeń, coś się dzieje, cegły leżą. Stwierdziliśmy tutaj z panem, że wbiegniemy do środka, zobaczycie, jest ktoś ranny. Spaliło się niestety w pierwszym pomieszczeniu gaz, biegliśmy na dół, wyłączyliśmy zawór gazu. Wbiegliśmy, znaleźliśmy jednego rannego. W międzyczasie zdążyła przyjechać jednostka ratownicza, no i przejęli sprawę. Także, mocno poparzony? No, tak, tak, 100% ciała ma poparzenia, nie wiem jakiego stopnia. Skóra po prostu na skórek schodzi. Jest to mężczyzna, ale jest przytomny. Budynek został bardzo uszkodzony. Inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o wyburzeniu ściany szczytowej, która odłączyła się od reszty budynku. Główny impet wybuchu skierowany był prawdopodobnie na dach. W budynku znajdowały się 3 mieszkania i sklep. Jedno z mieszkań jest własnością prywatną. Podczas akcji ewakuowani zostali również mieszkańcy sąsiedniego budynku. Byliśmy w środku i tak, no główne zagrożenie, to czego się baliśmy, zostało usunięte. Została ściągnięta ta ściana na ulicę Kamiennogórską, ta, która była wychylona po wybuchu. I na ten moment wykonawca tych prac zabezpieczających ze strony zarządcy obiektu z nami uzgodnił, że będziemy stemplować konstrukcję dachu po to, żeby nie zerwać większej części budynku i później nie mieć większego problemu. Po stemplowaniu i zabezpieczeniu tak naprawdę będziemy się zastanawiać, co dalej i jak. Wydaje mi się, że pracę już wtedy będziemy przeprowadzać, zarządca będzie przeprowadzał powoli, ręcznie, część będzie to z podnośnika zrobionych, usunięcie tych uszkodzonych murów, przemurowanie, a w międzyczasie będzie opracowywana, już zarządca o tym doskonale wie i zna procedury, będzie opracowana dokumentacja projektowa, ekspertyza w tym zakresie, żeby ustalić, czy nie doszło do uszkodzeń pozostałych elementów. Tu stropy drewniane są, wprawdzie w trakcie takich wstępnych oględzin stwierdziliśmy, że to cały impet poszedł w dach, no bo tak zazwyczaj jest i w tą ścianę zewnętrzną, ale nie wykluczamy tego, patrząc po tym, jaki stan techniczny jest tych elementów drewnianych, że no powiedzmy końcówki belek drewnianych też zostały nadwyrężone i to również na etapie ekspertyzy będzie musiało zostać ocenione. Także tak to na ten moment wygląda. Co więcej, no wyłączyliśmy z użytkowania ten obiekt do czasu przeprowadzenia wszelkich prac, czyli no trzeba się liczyć z tym, że sklep będzie nieużytkowany i 3 lokale mieszkalne będą również nieużytkowane. Rodzina w mieszkaniu, której doszło do wybuchu, prawdopodobnie zamieszka w hotelu. W niedzielę ich najmłodsza córka ma pójść do komunii. Nieoficjalnie mówi się, że do wybuchu doprowadził 50-letni lokator mieszkania, który czekał na miejsce w szpitalu psychiatrycznym. W chwili wybuchu mężczyzna w mieszkaniu przebywał sam. Został przetransportowany przez pogotowie do szpitala, do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze z obrażeniami ciała. Na obecną chwilę policja skupia się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Nie można wykonać...